Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie z okazji Święta Niepodległości. Święto Niepodległości. Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. W środę, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie skierowane do narodu. 102 lata temu spełniło się wielkie pragnienie pokoleń Polaków. Państwo polskie wróciło na mapę świata, Polska odzyskała niepodległość, podkreślił prezydent. Andrzej Duda mówił też o epidemii koronawirusa. Dowiadujemy się o tysiącach nowych zakażeń i zachorowań, a także o ofiarach śmiertelnych. Sytuacja jest bardzo poważna, usłyszeliśmy. W swym wystąpieniu prezydent odniósł się do pandemii koronawirusa. To dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas. Nie odbywają się tradycyjne uroczystości, tak nierozerwalnie związane z radosnym obchodzeniem Święta Niepodległości. Cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, która całkowicie zmieniła nasze codzienne życie. Od tygodni zmagamy się z jej drugą falą. Dowiadujemy się o tysiącach nowych zakażeń i zachorowań, a także o ofiarach śmiertelnych. Sytuacja jest bardzo poważna, podkreślał. To wielkie wyzwanie dla wszystkich obywateli, dla służby zdrowia i dla władz państwowych. Czas pandemii to czas podejmowania trudnych, często niepopularnych decyzji. Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami. Odczuwamy niepewność, wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy, o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Jednak w sytuacji nadzwyczajnej niezbędne są nadzwyczajne działania. Dla każdego z nas najważniejsze jest to życie i zdrowie, dlatego zadaniem państwa polskiego jest dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom, wskazywał Andrzej Duda. Prezydent skierował podziękowania do osób, które dzielnie znoszą ten trudny czas, przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych. Dzisiaj to wyraz patriotyzmu, to świadectwo, co znaczy prawdziwie odpowiedzialna obywatelska postawa, podkreślił. Nie zabrakło również podziękowań dla pracowników służby zdrowia i pracowników służb mundurowych. Jesteście państwo naszymi bohaterami, zaznaczył. Apel do ozdrowieńców. Prezydent w orędziu telewizyjnym mówił również, że doskonale rozumie niepokój o zdrowie najbliższych, jaki obecnie towarzyszy wielu Polakom w związku z pandemią koronawirusa, bo sam to w ostatnich tygodniach przeżywał. Szczęśliwie chorobę mam już za sobą, podobnie jak tysiące moich rodaków, których określa się teraz mianem ozdrowieńców. Chciałbym się do państwa zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Sam zrobię to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych, oświadczył prezydent. Jak zaznaczył, w ten sposób można wspólnie pomóc tym, którzy teraz przechodzą chorobę lub będą ją przechodzić w najbliższym czasie. Niech to będzie wyciągnięta w ramach naszej wspólnoty braterska dłoń, dodał. Prezydent zaznaczył, że ostatnie dni przynoszą także i dobre informacje o tym, że w najbliższych miesiącach dostępna będzie szczepionka przeciwko SARS-CoV-2. Zapewnienie jej dla naszych obywateli to w tej chwili jedno z najważniejszych zadań państwa polskiego, oświadczył Duda. Jak stwierdził, polskie władze są gotowe do sprawnego zrealizowania tego zadania we współpracy z naszymi partnerami w ramach Unii Europejskiej. Razem pokonamy obecne trudności. Chciałbym, abyśmy w Dniu Święta Niepodległości, tak innym niż dotychczasowe, szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my, obywatele Rzeczypospolitej. Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj, Polskę. I tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami, mówił Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że 102 lata temu, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, świat zmagał się z wielką epidemią grypy zwanej Hiszpanką, która pochłonęła miliony ofiar. Młode państwo polskie musiało toczyć zacięte walki o swoje granice, a równocześnie zmagać się z epidemią. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wielkim wyzwaniom. Wiem, że zrobimy to dzisiaj także i my. Razem pokonamy obecne trudności, tak jak zrobiliśmy to wielokrotnie w naszej historii, powiedział. Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska, mocna naszą wspólnotą, tymi słowami Andrzej Duda zakończył swoje wystąpienie.
Obchody w cieniu epidemii i prezydent Andrzej Duda w Dniu Narodowego Święto Niepodległości złożył wieńce pod znajdującymi się przy Trakcie Królewskim pomnikami Ojców Niepodległości, Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego oraz pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Następnie wziął udział w uroczystej mszy świętego za ojczyznę w świątyni Opatrzności Bożej. W południe Andrzej Duda wraz z przedstawicielami najwyższych władz państwowych złożył także wieniec od narodu przed grobem nieznanego żołnierza. Na PL Piłsudskiego uroczyście odśpiewano hymn państwowy, a także odbyła się ceremonia podniesienia flagi państwowej. Prezydent złożył również wieniec przed znajdującym się przy PL Piłsudskiego pomnikiem marszałka.